Witam serdecznie, dzień dobry, cześć. Kolejna mapeczka od widzów. Jakby ktoś się pytał, wcale nie siedzę na fejsie, tylko ogarniam social media. Taki kubeczek dostałem od mojej kochanej kobity, to się chciałem pochwalić. Słuchajcie, słuchajcie, oficjalnie mogę wam powiedzieć, to już zresztą wczoraj pewnie było i tak dalej, ale oficjalnie mogę wam powiedzieć, że takie koszuleczki są dostępne już w moim sklepie, więc zapraszam wszystkich serdecznie na lgtetris.com, gdzie możecie właśnie nabyć takie koszuleczki naprawdę dwustronne, sportowe, takie, to jest materiał Coolmax, o ile dobrze kojarzę, naprawdę taki fajny, jakoś tak się w tym, tak człowiek nie poci, w ogóle naprawdę niesamowicie fajna koszuleczka, dlatego jestem szczęśliwy, przeszczęśliwy, że jest już dostępna oczywiście w sklepie, więc zapraszam, a my już zaczynamy sobie kolejną mapeczkę od widzów. Oczywiście ostatnimi razy, jak była mapeczka od widzów, no to tak poszło mi tak średnio, bo mapeczka była bardzo trudna. Widziałem później, z ciekawości po prostu sobie włączyłem gdzieś tam później, czy ktoś nagrywał. Faktycznie Rox kiedyś nagrywał właśnie gdzieś chyba z pół roku temu tą mapeczkę, tam Space Riders. I szło mu na pewno troszeczkę lepiej niż mnie i po prostu jakby sprawdziło się to, co mówiłem, czyli najgorszy gracz w Minecraft, nieważne. W każdym razie widzę, że bardzo ładnie wygląda tutaj spawn, niesamowicie mi się podoba i zobaczymy sobie, co my tutaj oczywiście mamy. Zobaczmy sobie główne zasady. Poczekajcie, bo chyba mam czat jak zwykle wyłączony. Dokładnie tak. Wszystkie ustawienia są po prawej stronie. Graj na Game Mode 2. Jeśli nie wiesz, co zrobić, skorzystaj z podpowiedzi. Spoko rzecz. Na koniec ocenij mapkę w skali od 0 do 10. Baw się dobrze. Nie zmieniaj ustawień Game Rule, chyba że coś ci przeszkadza. To tyle zasad. Spoko. Jeżeli są Game Rule ustawione, jak najbardziej nie będę zmieniał, nie będę się za bardzo wpieprzał, bo nie ma sensu. Potrzebne ustawienie. Zobaczmy sobie. Dobra, dobra, dobra. Ustawiono. Powiem się, wszystko ustawione. Zarąbiście. Nie, naprawdę fajnie. Jest Daylight Cycle. Tu jeszcze Fire Tick akurat. Keep Inventory. Wszystko jest bardzo fajnie. Jedyne co to akurat pogoda w sumie tutaj nie ma, ale jeżeli Daylight Cycle jest w miejscu, to teoretycznie pogoda się za bardzo nie powinna zmieniać, bo głównie się zmienia w nocy. W międzyczasie jak coś ewentualnie będę zmieniał. W każdym razie jest bardzo dobrze. Tutaj krótkie informacje zobaczmy sobie. Mapka autorstwa MR Barto. Pozdrawiam oczywiście serdecznie. Twoje wypowiedzi wyświetlane są w kolorze zielonym. Nie używam polskich znaków, ponieważ nie wygląda to ładnie. Budowałem to około miesiąc z przerwą. To moja pierwsza mapa dla ciebie. Rozpoczynałem budowę nie wiedząc nic o command blokach, a kończę z mózgiem wypełnionym informacjami. Bardzo fajnie. Tam, gdzie to potrzebne, zmienia się game mode. Nie wszystkie domy są mojego autorstwa. Nie możesz wyjść poza wyznaczony teren, gdyż ogrodziłem go barierami. Tyle. Ok, czyli mamy nawet informację, że nie wszystkie domy są jego autorstwa, co jest myślę też bardzo spoko, bo jeżeli zobaczycie coś, co nie wygląda jak faktycznie praca jakiejś danej jednej osoby, no to zaraz by się prudził, ale to nie jest jego w ogóle, to ściągnął i tak dalej. Sam autor stwierdził, że nie wszystkie domy są jego autorstwa. Więc proszę się tutaj nieogarnięte osoby nie czepiać, ponieważ sam autor stwierdził tak, a nie inaczej. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tak, tu patrzyliśmy, no to w takim razie chyba główny start. Dobra, lecimy, zobaczymy o co tutaj chodzi. Mamy dwa staki steaków, subcio. I jesteśmy w domku, zajrzyj, ważne, dobra, tutaj spawn pointik sobie walniemy, zobaczymy co mamy tutaj, spis podpowiedzi, okej, tutaj znajdziesz podpowiedzi, które możesz wykorzystać, gdy czegoś nie wiesz, każda podpowiedź jedna strona, dobra, czyli tą książeczkę w takim razie mam ze sobą, nie będę wyrzucał, okej, bardzo ładnie na razie domeczek sobie tutaj wygląda, co my tutaj w ogóle mamy, tutaj mogę wyjść, wow, no to całkiem nieźle, dobra, zobaczmy sobie co mamy na górze, czy coś mamy, to jest widzę raczej chyba mapka. Cześć! Cześć Mateusz, dawno cię tu nie było. Cześć Tomek, jak my się dawno nie widzieliśmy. Okej. Czyli to taki po prostu, żeby sobie pogadać, dobra. O, mamy kolejną osobę, dzień dobry, witam. O, jaki skin w ogóle, taki pół na pół w ogóle płonący. Ta osoba mnie chyba nie chce widzieć i ze mną nie gada, olewa mnie totalnie, dobra, może być i tak. To lecimy dalej. Sprawdźmy sobie wszystkie pokoiki. Czekajcie, tu byłem. Tu jest ognisko, tutaj może coś, a nie ma, i tu jest tylko to, dobra. Czyli, no niestety, za bardzo się nie dowiem, niestety, od tych wszystkich osób. A tu może, a tu jakaś łazieneczka jest, a tutaj, tu też kibelek, dobra, a tutaj. Dzień dobry, wow, cześć synu, mam dla ciebie niespodziankę, którą sam zrealizujesz. Ten opuszczony dom, który stoi obok nas, jest już w naszych rękach. Kupiliśmy go.
Zaraz, postanowiliśmy dać go tobie. Musisz tylko w nim posprzątać, a udekorujesz według własnego gustu. Jak chcesz, to idź szybko i działaj. Obok wejścia w skrzyni czeka na ciebie coś, co pomoże ci sprzątać. Spoczko! I tam miałem zadanie, że muszę iść właśnie do tej... do tego opuszczonego domu, tak? To sobie tylko zobaczymy, tak na szybko, czy tutaj coś... Nie, nie mamy. Dobra, te pistony, tutaj ten... Okej, dobra. Czyli teraz wychodzi na to, że musimy iść właśnie... Tylko czekaj, bo tu jest jedno wyjście, tu jest drugie wyjście. Moment, muszę sobie zobaczyć. A nie, to jest taki z tyłu, dobra. Czyli byśmy mieli w takim razie tutaj i ten dom opuszczony, to jest ten, czy to jest tamten? Prawdopodobnie to będzie ten. Zaraz zobaczymy w każdym razie. Czekajcie, bo tu się trzeba tędy, tędy. Tu jest droga, trzeba uważać, żeby auta tutaj, wiecie, żeby nas nie potrąciło i w ogóle, więc na chodniczku elegancko. Dobra, jesteśmy tutaj. Czy to jest ten domek? Nowe zadanie, zniszcz pajęczyny w domu. A, ej, spoko, czyli w tym momencie sprzątamy mieszkanie. Dobre, o kurde. No to widzę, że trochę roboty tutaj będę miał. Wiecie, co mi przypomina ta mapeczka? Przypomina mi grę, boże, żebym się nie pomylił, Hunter ją bardzo często gdzieś tam streamował, czy nawet dalej streamuje, House Flipper? To się tak nazywa? To jest właśnie taki jakby symulator ogarniania domów, mieszkań i tak dalej, żeby one gdzieś tam były posprzątane, udekorowane i tak dalej. To jest coś takiego, nie? Czyli w tym momencie jakby robię to, co mniej więcej robiłbym w tamtym, tym powiedzmy, symulatorku. Myślę, że to jest, powiedzmy, na tym, powiedzmy, wzorowane, ale naprawdę bardzo spoko. Nie wiem, czy mogę, poczekajcie, bo tutaj mam... Kop w łeb, no ale też teoretycznie mogę to niszczyć. A nie, bo ja mam teraz Game Mode 0 narzucony. Dobra, to nie będę tego ruszał, bo nie wiem, czy mogę. Więc na razie nie chcę zepsuć. Dobra, widzę, że dużo tutaj pajęczyny. Zobaczymy, co się stanie, jeżeli faktycznie całą pajęczynę zniszczę, bo wydaje mi się, że muszę to zrobić, żeby oczywiście załączyło mi się coś nowego. Więc zaraz zobaczymy, jak zniszczę faktycznie całą pajęczynę, co się stanie. Jestem niesamowicie ciekawy. Na razie bardzo wszystko fajnie wygląda. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuje, bo naprawdę nie chciałbym i byłbym smutny, gdyby się coś zepsuło. Dobra, jeszcze tutaj jedna. Chyba teraz już wszystko, ile się nie mylę. Dobra, zobaczmy sobie tutaj. Możemy niszczyć wełnę. Dobra, okej, czyli już wiem w takim razie, co mam teraz zrobić. Idziemy sobie tutaj i niszczymy sobie wełnę. I mamy zejście do piwnicy prawdopodobnie. Okej. Przeszukajmy sobie skrzynki. O, mamy z tą slabę inne takie. Dobra, moment. To już widzę, że będzie trzeba tutaj dekorować troszeczkę. Czekajcie, sobie zrobimy tak. Może tak, wrzucimy sobie to, czego nie potrzebuję. Tych takich rzeczy. Czyli ja dekoruję w tym momencie domek. No, dosyć interesujące. Takiej mapki w sumie nie było. Block of Emerald. Dobra, to prawdopodobnie jak skończę ewentualnie, czy coś będę mógł tutaj... U Jezu, ile tu jest rzeczy. Masakra. Jezu, ja nawet nie mam pomysłu, jak to wszystko udekorować. Shulker boxy nawet i te kurde. Dobra, spróbujmy coś z tego domku zrobić. Naprawdę, to jest taki, można powiedzieć, w Minecrafcie symulator, tak jak jest po prostu zrobiony ten, prawda... House Flipper. Dobra, tutaj damy sobie na przykład statywy na zbrojkę, bo czemu by nie? Tutaj akurat zbrojki nie będzie, ale to jest nieważne. Tutaj można by sobie dać na przykład półeczki, dać sobie tutaj chociażby doniczki i w tych doniczkach na przykład kwiatuszki. To takie urządzenie domu z Liajem. Liaj bawi się w... Czekaj, jak to się nazywa? Panią domu? Dobrze mówię? Coś w tym stylu. Dobra, tutaj damy sobie na przykład półeczki. Tutaj można sobie dać na przykład, czekajcie, gdzie jest, nie ma tutaj akurat tego, tu jest hopper, tu jest shulker box, dajmy sobie może normalnie drewno, nie będę tutaj kombinował i damy sobie tutaj kwiatuska, bo czemu by nie? Tutaj można sobie dać w ten sposób półeczki, więcej jeszcze tutaj, prawda, kwiatuszków, tym razem na przykład takie, ok. Teraz na przykład można tutaj dać chociażby shulker boxa, żeby sobie stał i mamy tutaj dalej, tu jest takie, powiedzmy, przejście. Tu mogą być na przykład wywieszone, u Jezu, za duży ten obraz, zdecydowanie za duży ten obraz. No dobra, jeszcze większy obraz, dobra, niech sobie będzie taki duży obraz, bo czemu by nie, bo może być. Tutaj na przykład sobie możemy zawiesić jakieś rzeczy typu na przykład, nie wiem, zdjęcia kwiatuszków, bo czemu nie, bo są ładne. Niech sobie będą zdjęcia kwiatuszków. Tutaj na przykład można jeszcze...
walnąć troszeczkę półek z książkami, bo powiedzmy, że lubimy czytać. Tutaj oczywiście dajmy sobie Doniczusie i dajmy sobie takie na przykład kwiatuska. Już to zaczyna troszeczkę ładnie oczywiście wyglądać. Tu można na przykład sobie na wejściu takie banerki, myślę, zostawić. Czemu by nie? Nie wiem, czy tutaj mogę coś jeszcze robić. Prawdopodobnie mogę tutaj zabudować to, bo to nawet będzie lepiej moim zdaniem wyglądało. Tutaj zresztą też dostałem te bloki. W sumie mogę z tym domem robić teoretycznie co chcę, nie? Tylko muszę się tutaj skupić, nie? Dobra, to sobie rozwalmy, bo tego nie potrzeba. To sobie musimy rozwalić, poprawić, dobra. Nie no, urządzanie domu z jajem, no jeszcze czegoś takiego kuźwa nie było. W żadnej mapce od widza normalnie, nie? Tu sobie możemy zrobić tak, tu sobie możemy zrobić tak. Tak po prostu, żeby sobie coś było ciekawego, interesującego i nietypowego, tak, prawda? Tutaj możemy sobie zrobić tak, możemy sobie zrobić tak, tak, żeby coś tutaj się działo. Dobra, idziemy sobie górę i na przykład tutaj oczywiście sobie zrobimy sypialnię, myślę, że zrobimy sobie tutaj w ten sposób, tutaj sobie zrobimy na przykład taką, prawda, tutaj półeczunię, na tej półeczuni damy sobie tutaj książki, tutaj można zrobić nawet w ten sam sposób i nawet zrobić takie całe tutaj regały, tutaj na przykład można sobie zrobić chociażby parę doniczek, żeby sobie stały na przykład kwiatuski. O, proszę bardzo. Proszę mi tu rozwalić, dobra. Tutaj damy sobie białego tulipanka, tu damy sobie aliuma, a tutaj damy sobie oksyjajajajaja. No i dobra. Jeszcze tutaj możemy sobie dać chociażby ramki na przedmioty, żeby ładnie to wyglądało. I tu damy sobie na przykład kotlety. Nie wiem, czy je mogę użyć, czy nie, ale sobie tak dam. Kwiatuszki jeszcze by się można było dać, to damy sobie tutaj na przykład. Oj. Tutaj damy sobie w ten sposób. Tutaj akurat może być faktycznie tak sufit zrobiony, bo to nawet spoczko wygląda. Tylko na przykład sobie dajmy, o na przykład tutaj zmienimy sobie, damy w ten sposób i damy sobie w ten sposób, bo wiecie, detaling, ważna rzecz. Tylko teraz tego będę musiał rozwalić. Dobrze, że to jest kwarc, jednak mimo wszystko się szybko rozwala, bo naprawdę było problematyczne. O, jak ładnie to wygląda teraz, dobra. I tutaj na przykład sobie można dać tak na dobrą sprawę pół płytki, żeby tutaj fajnie wyglądał sobie suficik. O, proszę bardzo. Ja nie wierzę, co ja robię w ogóle. Jestem ciekaw, co tu jeszcze się będzie działo, czy to będzie cała mapeczka i tak dalej, bo mimo wszystko inteligentnie rozwiązałeś tutaj problem czasu, że tak powiem, przejścia mapy, bo wiesz, że ja jestem kuźwa taki człowiek, że ja zaraz kuźwa będę tutaj tworzył wszystko. Także że wiesz, tu jeszcze damy sobie to, hopera nie używałem, w sumie nie potrzebuję. Tu sobie damy shulker boxa chociażby, albo nie tu, albo w sumie już nie będę przenosił. Co tu jeszcze można? I jeszcze damy sobie tutaj, o, w ten sposób i damy ostatnie dwie donicki, tak, i damy sobie tutaj niebieskie kwiatuski. Dobra, wydaje mi się, że domek będzie jak najbardziej skończony. Tu jeszcze można ewentualnie dać sobie o troszeczkę więcej półeczek, proszę bardzo, i to jest wtedy takie coś zrobione i takie coś. No myślę, że jest kuźwa ładnie, nie? Jest ładnie zrobiony. Dobra. No to idźmy sobie w takim razie na dół. Ja sobie tylko zobaczę z ciekawości podpowiedź. Zaczynasz w swoim domu, przeszukaj do pomieszczenia. Dobra. I tutaj dostajesz zadanie od taty, idź do twojego nowego domu, który znajduje się obok, posprzątaj w nim, a coś znajdziesz. Wtedy będziesz mógł wejść do piwnicy, gdzie znajdziesz rzeczy potrzebne do udekorowania chaty. I teraz tutaj zaraz, moment, żebym za bardzo sobie nie zaspoilerował, bo tam widzę, że jest trochę tych rzeczy do zrobienia. Dobra, tutaj sobie oczywiście to wszystko odkładamy i tutaj mamy oczywiście jedną dźwignię, którą możemy postawić sobie na, czyli kotlety muszę wziąć, którą możemy sobie postawić na bloku emeraldu, dlatego stawiamy sobie to na bloku emeraldu i używamy tego. Tu mi się otworzyło wejście, okej. A to co? Nie wiem, przechowam to, co może się przydać. Teraz pójdę do sąsiadów, porobiłbym coś. Okej, block of gold, tutaj mogę coś sobie przechować. No, dam sobie na przykład kotlety. Czy mam tutaj stanąć? Moment, nie mogę tutaj stanąć za bardzo. Blokuje mnie tu wszystko, chyba że tu jest po prostu bariera. Dobra, czy idziemy teraz do sąsiadów w takim razie. A tutaj mam na blok złota dźwignię. Dobra, okej. Teraz muszę iść do sąsiadów, nawet mi... Nie no, muszę przyznać, że domek udekorowałem ładnie. Jak na tak, powiedzmy, szybki ten, to mi się wydaje, że jest okej. Dobra, lecimy w takim razie do sąsiadów. Sąsiedzi będą chyba tam, bo tu jest ten pierwszy dom, tu jest ten, powiedzmy, mój dom. I teraz lecimy tam, zobacz, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Czy jak to tam było? Możecie mnie poprawić. Dobra, i lecimy teraz do sąsiadów. Sąsiady tu ładnie mają, widzę. Ładnie sąsiad masz tutaj. Dzień dobry. Halo? Anybody home? Dzień dobry. I od razu przeszukujemy skrzyneczki, kuźwa. Tu widzę blok złota. Okej, dobra, spoczko, spoczko. O, dzień dobry, mysta sąsiadka.
Sąsiadka mnie olewa, dobra, to nie zwraca na mnie uwagę w ogóle. Coś ci się z twarzą stało, pani sąsiadka, ale dobra, nieważne. Dobra, to ja mam blok złota tutaj, znaczy blok złota i sobie damy myk. Okej. I co teraz? Czekaj moment, zobaczmy sobie podpowiedź. I do sąsiadów na górę, spotkasz tam kogoś, który da ci zadanie, reszta będzie łatwa. Aha, no to nie dała mi zadania, no daj mi zadanie, halo. Halo, halo. A może jeszcze na górę? A, tutaj, dobra. O, dzień dobry Mateusz, co tam? Dzień dobry, może być. Przyszedłem z zapytaniem, czy ma pan dla mnie jakąś robotę? Za naszym domem jest wiele piachu, obok w skrzyni jest łopata. Weź ją i zniszcz te brudy. Resztę odłóż do tej samej skrzyni. Bym był wdzięczny, jak skończysz, to możesz od razu iść. Super, dziękuję, panie jakiś tam sąsiad. Dobra. Z tyłu, tak, dobrze mówię, ale tu jest w ogóle, to jest też ciekawe, że tutaj... Na ten blok złota dałem tą dźwignię i albo od złego kąta dałem, albo coś, bo też w sumie może... A może potrzebuję jeszcze drugą na blok żelaza? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, bo to tak dziwnie wygląda, że jest blok jeszcze żelaza. Okej. Okay. Dobra, gdzie jest? Gdzie... A, tu jest dużo tego, dobra. A łopa... O, tu. Proszę bardzo, mamy iron shovel i musimy tutaj sprzątać piaseczek. Nie no, widzę, że to jest taka, powiedzmy, mapka z fabułą, z poszczególnymi zadaniami, które gdzieś tam... wykonuje dla, no czy to właśnie dla taty, czy gdzieś tam dla sąsiada i tak dalej. Myślę, że całkiem spoczko, bo pomimo tego, że mapa nie jest nie wiadomo jak gigantyczna, to mimo wszystko gdzieś tam z pomysłem. No mówię, jeszcze nigdy nie miałem... Co się dzisiaj dzieje? Odpocznę od tego, pójdę do lasu na grzyby, tylko muszę pójść po nóż do domu. Jest w kuchni. Widziałem ładne wejście do lasu obok tego domu. Tam zacznę zbieranie. A, odłożę jeszcze piach i łopatę. Okej. Okay. Czyli teoretycznie nie muszę tego wszystkiego sprzątać, co nie? Nikt mnie nie sprawdzi, że tego wszystkiego nie sprzątałem, co nie? Czy sprawdzą? Może sprawdzą. Czekaj, ja posprzątam, żeby nie było, bo potem będzie, że nie posprzątałem, że ja taki niesumienny jestem i w ogóle. Dobra, to sobie sprzątam. Jeszcze raz tylko zobaczę. Pójdę teraz na grzyby, to muszę pójść po nóż do domu, jest w kuchni, dobra, czyli muszę wrócić do domu i do kuchni i tam powinien być teraz nóż, dobra, a nie, czekaj, chyba, że tutaj u sąsiadów, nie, bo to nie jest powiedziane, gdzie to ma być w sumie, czy to ma być tutaj, czy to nie ma być, nie, to ma być chyba w moim domu, raczej to by było bez sensu, jakby to było tutaj, a tak przeszukam sobie od razu, może coś tutaj ciekawego będzie, chyba nie, dobra, nie, to raczej będzie u mnie w domu, no to by było bez sensu. Dobra, lecimy. Oczywiście lewo, prawo, dobra. Idę, tam coś jeszcze kuźwa ciekawego jest, dobra, na razie tutaj nie idę. Kuchnia jest, poczekaj, nie, to jest nie to, kuchnia, tu jest kuchnia. Teraz pytanie tylko, w której, gdzie to jest? Tutaj schowane, okej, okay, nóż na grzyby, no dobra, no w sumie to jest tak schowane, że na to nie zwracałem uwagę wcześniej i faktycznie jest nóż na grzyby i mushroomy mogę tym niszczyć, spoczko, to idziemy z nożem na grzyby, rozumiesz, dobra, czekaj, lewo, prawo, dobra, idziemy sobie teraz w takim razie, czekaj, bo to jest wejście, widziałem ładne wejście do lasu obok tego domu, czyli właśnie tego, wejście do lasu, czy to będzie to, bo tutaj teoretycznie tak ścieżka prowadzi, czy to będzie gdzieś z drugiej strony, poczekajcie, zobaczę tak jeszcze z drugiej strony, żeby nie było, bo tutaj na przykład nie ma, tutaj raczej nie ma, bo to jest wszystko ogrodzone, więc to na pewno będzie z tamtej strony, no jeżeli się pomyliłem, no to się pomyliłem, ale wydaje mi się, że raczej tutaj jest podpowiedź, że jest ścieżka i w ogóle, dobra, to lecimy, dzień dobry, idę na grzyby, dzień dobry, okej, nie wiem jak daleko mam iść, bo tutaj kuźwa nie ma bariery, czy albo autor po prostu zapomniał o barierze, albo kuźwa, nie wiem, dobra, czekaj, ale w każdym razie powinienem gdzieś tak mniej więcej tutaj podążać, bo tutaj są tak drzewka zrobione, nie, chyba, czy jak to, o, widzisz, pa, tu jest bariera, tutaj dalej nie przejdę, tam w ogóle coś jest, a tam są command bloki, widzisz, dobra, czyli tędy nie przejdę, tędy też nie przejdę, moment, bo to nie jest takie hop-siup. Bo ja muszę zebrać grzyby, czy co ja miałem zrobić? Tam zacznę zbieranie. A, odłożę jeszcze piach i łopatę, no tak. Dobra, czyli mam znaleźć tutaj grzyby. O, widziałem tam. Jest. Tylko tu jest kuźwa labirynt.
Czyli można powiedzieć kolejny taki elemencik. Poczekaj. O, tutaj! Mam grzyba. Nie wiem, ile tych grzybów mam zbierać, ale oj, tu ciężko! Myk! Dobra, tego nie zbiorę za bardzo, ale jest. Tam jeszcze grzyba widziałem? A może nie? Dobra, nieważne. Tutaj mam jeszcze grzyby. Grzyby. Ciężko niektóre zebrać bez kitu, bo one tak się chowają za drzewami w ogóle. O, dzień dobry, jest tak grzybiarz. Uch, ale się wystraszyłem. Cześć, Jasiek, co tam? Uch, dobrze. O, mój tata potrzebuje pomocy, a mi się nie chce robić tego, co każe, więc się tu chowam. Mógłbyś zrobić to za mnie i pójść do niego? Proszę. Ech, no dobra, zrobię to dla ciebie, tylko zaniosę grzyby do domu. Nie wiem, jak ci dziękować. Wiesz, dla przypomnienia, mieszkamy w tym domu w górce, tam po schodach, co się wchodzi. Wiem, myślałeś, że zapomniałem? Hehe. Ej, jak skończysz, to przyjdź do tego opuszczonego domu przy polnej drodze, obok lasu. To ta droga obok naszego domu. Dawaj, będzie fajnie. Czekaj. Do opuszczonego domu przy polnej drodze, tak? Przy polnej drodze. To muszę wrócić w takim razie. Kuźwa, wszyscy mnie wykorzystują normalnie dzisiaj. Nie no, bardzo fajna mapeczka, muszę przyznać. Teraz tak, bo to będzie w tamtą stronę raczej. Będzie prawo, lewo, dobra. Bo to trzeba zawsze patrzeć na ulicę, znaczy żeby wiedzieć, jak się przechodzi przez ulicę. Tu sobie zaniosę tylko te rzeczy, których nie potrzebuję tutaj. O, chociażby tutaj sobie to włożę, dobra, elegancko. I lecimy sobie w takim razie tędy i lecimy sobie tam, bo tam jest, że na górce domek jest, dobra. To będzie gdzieś tutaj, co nie? Okej, okay, tutaj, tu jest jakaś ścieżynka. Tam jest jakaś ścieżynka też, to dosyć interesujące. Dobra, tu jest szlaban w ogóle. Okej, tutaj sobie wchodzimy i... Uuu! A to? Jaka zarąbista, ja wiecie, to akurat chyba... Wow, to akurat chyba jest właśnie inspiracja z czegoś i szczerze powiem, że ja widziałem już taki dom w takim programie, nie pamiętam na jakim kanale, gdzie pokazywali właśnie takie nietypowe domy i był dom taki właśnie modernistyczny w górze i to jest autentycznie to, ale jak to kozacko wygląda, nawet jeśli... jakie fajne, naprawdę super. Dobra, wejdźmy tutaj, zobaczymy. Nie no kurde, kozak, naprawdę, jeżeli chodzi o nawet odwzorowanie, to i tak spoczko. Dobra, tu jest tego tato. Ty, tu jest wodny stół. Jakie fajne! O panie, nie widziałem jeszcze czegoś takiego, super! Dzień dobry! Witaj, dziękuję, że przyszedłeś mi pomóc. Na moim synie jak zwykle nie można polegać. Chciałbym, abyś wyciął wszystkie mlecze w ogrodzie, bo ktoś w nocy je zasadził. A to dranie, nożyce znajdziesz w skrzyni w sypialni. Jak skończysz, to odnieś wszystko do skrzyni obok lodówki. Obok lodówki skrzynia, dobra, czyli tutaj, a... Wow, jaki... Kahawira w ogóle, patrz. Mylę się... Ej, myję się, uciek... A, czekaj, bo tu jest ten, chyba jego... Mama chyba, czy... Ojej. No, nieładnie, ja nieładnie... Nie widziałem, że tam ktoś jest, naprawdę, no. Tak, się tłumacz, kuźwa, fajny domek. Co, tutaj jest sypialnia, dobra, jest flower. Nie, naprawdę, kurde, kozacko wygląda ten to całe mieszkanie. Naprawdę jest piękne, jest takie wszechstronne. Jest takie... Fajnie urządzone. Naprawdę, super wygląda, dobra. Wszystkie mlecze, powiadasz? Łapanie. Dobra, wszystkie mlecze. Dawaj. Nadupiamy wszystkie mlecze. O, mlecznik! Kto te mlecze tutaj zasadził, to ja nie wiem. Nie, bo teraz seed połączony z bobrem trochę mi wyszedł, bo ja bardziej mam głos bobra niż głos seeda, po prostu nie umiem seeda robić, bo to seeda to umie inna osoba, to wiecie kto, a ja umiem bardziej bobera, to ja jestem taki bober bardziej taki dzień dobry, witam serdecznie i w ogóle wiesz, taki bardziej, on jest taki bardziej krzykliwy, tak, bo seed jest taki mniej krzykliwy, w sensie ma taki gładszy głos, a ja mam taki bardziej pochrypany, taki bardziej podrapany i w ogóle taki wiesz, taki bobrzasty, taki boże, ile tych mlecze, kto to te mlecze zasadził, to ja nie wiem, czy tutaj też mam te zbierać te mlecze tam na górze, dobra, nie wiem, w ogóle czy ja mam na naprawdę wszystkie tutaj zbierać, czy to mi ktoś sprawdzi, że one będą zebrane? Może będą, bo tu są, jak są do komendy, to mogą sprawdzić, czy na przykład tych bloków już nie ma. Ja tam nie wiem, ja widziałem ostatnio w Minecrafcie różne najdziwniejsze rzeczy, więc ja w sumie nie wiem, jak to tak będzie, no, żeby się nie okazało. Dobra, przed domem to przed domem, wszystko pozbierane, elegancko, dobra, to idę tutaj i teraz tutaj w kuchni do skrzyni, przy bardzo, odkładam te rzeczy i co teraz?
to odranie. No, rzucę na skrzynię sypialni, jak skończysz wszystko do skrzyni obok lodówki. Dobra, i teraz idę w takim razie do przy polnej drodze obok lasu. I teraz przy polnej drodze obok lasu, to mi się wydaje, że to będzie właśnie ta ścieżka, którą tutaj widziałem niedaleko, która taka prowadzi w głąb lasu. Czyli to będzie nie to, tylko to będzie to. Dobra, tutaj zamknięte, tutaj nic nie jedzie. Dobra, i teraz idziemy sobie tutaj. W takim razie, o, tu jest opuszczony domek, tak? Dobra. Siema! Wow, wow, wow! Eo, jesteś! Słuchaj, lekka zmiana planów. Dwie rzeczy. Pierwsza, nie wiem, czy widziałeś jaskinię obok mojego domu. Jeśli nie, to koniecznie tam idź i to już teraz. Tam coś znajdziesz. Oczywiście wróć potem do mnie. Ale jeśli w niej byłeś, to zaoszczędzimy trochę czasu, bo to właśnie w tej jaskini znajduje się narzędzie, które będzie nam bardzo potrzebne. Znajduje się narzędzie, które będzie nam potrzebne. I z tym wiąże się druga rzecz. Tu, gdzie kończy się ulica i zamienia się w polną dróżkę, jest pewnie wejście. Pójdziesz tam, wejdziesz i ja do ciebie dołączę. A tam dopełnimy reszty. Matko, nie wiem, o co chodzi. Dobra, czekaj. Jaskinia. Obok twojego domu jaskinia, tak? No nie byłem, no to muszę zobaczyć w takim razie, gdzie ta jaskinia obok twojego domu jest w ogóle. Halo, halo, bo tutaj jest dalej potem polna dróżka, to będzie tam, a jaskinia obok jego domu, gdzie to może być? Poczekaj, czy to tutaj coś będzie wejście? Moment, bo tutaj bym... Czekaj... Bo tutaj w sumie już tak jestem poza w ogóle mapą chyba, tutaj kurde... A nie, jednak... tam jakaś ścieżynka. Czekaj, a ja tu mogę jakoś tak wejść? Obok twojego domu, tu też fajno, dobra. Nie, tu jest bariera. Dobra, tutaj nie wejdę. Czyli gdzie ta jaskinia może być w takim razie? Czekaj, może jakoś podpowiedź w takim razie. Idź po nóż, to było. Gdy będziesz w lesie, poszukaj Jaśka. To wiem, ojciec Jaśka da ci zadanie. Idź polną drogą obok domu Jasia aż do rozwalonej chaty. Tam będzie zadanie od Jaśka. Później zniszczyć obsydian na końcu drogi, aby... To zrobić musisz mieć przy sobie kilof, który może zniszczyć ten właśnie blok. Znajduje się on w jaskini za drzewiami, do których potrzebny jest klucz, dźwignia. Jest tam także teleporter. O matko, jeszcze co? Czekaj, znajduje się on w jaskini za drzwiami, do których potrzebny jest klucz. O kurde. Tylko poczekaj, tylko w którym domu, bo to powinno być gdzieś tutaj w takim razie wejście z tego domu, czy jak to będzie? Poczekaj, moment. Pójdę tutaj. Czy nie, bo tu jest łazienka, tu nie będzie tego, to na pewno nie. To musi być gdzieś faktycznie obok. No, będzie ciężko, bo teraz muszę to znaleźć. Poczekaj, obok domu. Tu jest ta ścieżka, co później będę miał iść, to raczej nie. To czekajcie, pójdziemy w takim razie tędy, bo tu jest też taka dróżka. To gdzieś tutaj może będzie ta jaskinia, nie? To by pasowało. O, tutaj, nie? Pasowałoby czy nie? Czekaj, bo tu jest taka jaskinka, taka... Czy to nie będzie to? Mi się wydaje, że to... O! Kurde, przejście jest zasypane. Ciekawi mnie, co tam jest. Muszę znaleźć łopatę, okej, aby móc zniszczyć ten żwir. A, ten żwir, dobra. Czy znajdę ją może tutaj? Bo tu jest taka, powiedzmy, jaskinka... Tylko tu jest chyba normalna jaskinia, czy nie? Czekaj. Tu emeraldy sum! O! A, to jest, żeby zwrócić uwagę bardziej na ten. Dobra, spoczko. To całkiem ciekawy zabieg. Okej, to wracamy teraz tędy, żebym się nie zgubił. Teraz niszczymy żwir. Jasności większej wam nie ustawię, ale powinniście widzieć tyle co ja, więc dostrojcie sobie odpowiednio odbiorniki i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że tak, element na przykład lasu jest to taki labirynt. Element tutaj, no to jest takie właśnie rozwalanie tego, czyli na przykład te poziomy, czy te typy poziomów, których zazwyczaj bardzo nie lubię, fabularnych akurat wyglądają całkiem spoko. Ja nie mogę, tutaj miałem postawić blok złota, znaczy dźwignię na blok złota i co teraz, jak ja postawiłem to tam? Jak ja postawiłem to tam, zepsułem, ale ty, no to było bardzo podchwytliwe w takim razie. Skąd ja miałem wiedzieć, że dopiero później znajdę ten blok złota, skoro tam był blok złota i żelaza? Ja byłem pewny, że tam muszę postawić i tam się coś stanie. Nie wiedziałem. Dobra. Niestety będzie trzeba to zrobić w bardzo chamski sposób, czyli... No w taki, no bo tam nie wiedziałem, że będzie potrzebna po prostu ta dźwignia. No sorry, no niestety. Coś zepsułem. Obsydian, dobra, tutaj możemy sobie niszczyć i... Ło, teleportier!
Panie, jakie dobre. Nie, bo ogólnie nie ma żadnych tam błędów mapy i tak dalej. Wszystko na razie bardzo ładnie działa i tak dalej. Wow, co to było? No nic, jestem na szczęście obok domu. Kontynuuję, co miałem zrobić. Dobra, czyli teraz lecimy... Moment, lecimy tutaj i lecimy teraz sobie z powrotem tamtą ścieżynką. I za tym szlabanem, nie? Tam gdzieś muszę iść, dobra. To ogarniam. Dobra, i słuchajcie, także jeżeli chodzi o to, to naprawdę bardzo fajnie to wszystko zrobione. Czekaj, jak mam się tu przedostać? Tędy? Moment. Mam cię. Dobra, to idziemy sobie tą ścieżynką. To jest złoto i tutaj obsydiany. Dobra, to wykopujemy obsydian. Czy mówię, kolejny element, którego zazwyczaj no, strasznie nie lubię właśnie w mapkach, ale jeżeli są to po prostu mapki takie robione, wiesz, a tu zrób to, tu zrób to, tu zrób to. Tu jest jednak mimo wszystko gdzieś tam jakaś fabułka, jest tutaj troszeczkę więcej akcji, rzeczy się dzieje, więc jak najbardziej można na coś takiego przymknąć wyjątkowo oko. Dobra, rozwaliłem sobie to, idziemy dalej. Jakie tutaj korytarze. Okej, okay, tam nie wejdę. Co tam się znajduje? Tu potrzeba na pewno jakiegoś klucza. Co tu się dzieje? Jasiek, co ty tu robisz? To twoja sprawka? To moi ulubieni youtuberzy, coś ty zrobił. Uspokój się, to nie ja. Jak tutaj przyszedłem, to już to było. Okropny widok. Ja też uwielbiam LJ'a i Verteza. A może to nieprawda? Może oni się gdzieś chowają? Musimy ich uratować. Dobra, trzeba ich poszukać. Czegoś się dowiedzieć. Ale ja się boję. Proszę... Nie bierz mnie ze sobą. Ech, no dobra, pójdę sam, ale jesteś u mnie wielkim dłużnikiem. Kozak! To kurde, teraz szukamy, czy to faktycznie tutaj unblockowałem, czy co się dzieje z jajem i wertezem w ogóle. A jestem ciekaw, czekajcie, co jest tutaj. Tu jest... coś tu jest. Nic się nie stało. Okej. To tylko wymysł autora. Okej, dobra. Ja sobie zobaczę tylko, bo tu mamy jakieś... Czy coś tu jest, są jakieś easter eggi? Ło! Notka bandziorów. Poczekaj, dobra, to pewnie będę musiał potem iść. Dobra, to idę po kolei, tak jak mnie mapka kieruje, żebym nie zepsuł. Czyli mam Iron Baton. Idę sobie tutaj. Okej, bo już myślałem, że nie wejdę. Co tu się dzieje? Bandziory tu są. Wow, ale fajnie zrobione to. Dzień dobry, przepraszam. Mogę dalej, przejść dalej? A to przechodź, nas nie obchodzi to, co się potem z tobą stanie. Jak my nie cierpimy tej roboty. Okej. Czy tutaj będzie coś ciekawego na przykład w tych poszczególnych piecykach, czy nie? Dobra, bo nie wiem, czy... No, czy miałem iść raczej tutaj od razu, powiedzmy. Dobra, idę, zobaczymy, co tam się będzie działo. Parkour. Dobra, mówię, to jest mapka fabularna połączona z takimi... Jak to super wygląda w ogóle, dobra. Spawn pointa sobie tutaj walniemy oczywiście. Bo czuję, że mogę tutaj... No właśnie. Czuję, że mogę tutaj zlamić. Także super, że tak zrobiłem. Okej. Okay. Także mamy, mówię, kurde, mamy mapkę fabularną z elementami takimi klasycznymi, czyli właśnie poziomy, parkoury i inne takie naprawdę, naprawdę spoczko, nie? Dobra, tutaj double jump, tutaj normalnie, teraz tu by trzeba było sobie tak przejść. Czekaj, jak to... Wiecie co, ja bym sobie chyba to tak zrobił. O, i teraz sobie tu... Nie! Co? Co mnie zahamowało, ty? Jak nic mnie zahamowało? No nie wierzę. Co to było, ty? Jakie to było dziwne. Dobra, jeszcze raz. Tutaj. Tutaj, dobra. Spawn point. Łapanie! Nie! Spadłem znowu, ale dobra, mam tam spawn pointa, więc powinno być ok. Dobra. Hop. A co to jest? Jak to spawn point chyba? Spawn point? Nie wiem. Ha! Mik! Okej, udało się. Hop! 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 Nie! Już myślałem, że parkurów tutaj na przykład nie będzie w tej mapce, a jednak! Dobra, spawn point w powietrzu, kuźwa, żeby na drabince działał, nie? Dobra, teraz spawn point tutaj, bo nie chcę zepsuć. O, ojeju, to tu trzeba z double jumpem. Nie! Jest, dobra. Hoppa! Pięknie. Jestem, dobra, jestem. Już myślałem, że się nie uda. Uff, okej, okay, idę dalej. Nie ma ani chwili do stracenia. Matko, kochana, to teraz dopiero w ogóle poziomy takie są. Okej. Okay. No nie, to ślepy zaułek. Nie wyjdę. Chwila. Widziałem tam jakieś obrazy. Może za nimi jest jakieś przejście. Dobra, czyli jawne, że tak powiem. O, podpowiedź, dobra, ze strony
Co to jakaś dźwignia? Przejście! No kozak, mapka zrobiona, naprawdę. Labirynt. Jak nic, labirynt. Dobra, idziemy środkiem. Zobaczymy, czy coś znajdę. Uwaga, uwaga. Chyba nie, ślepy zaułek. Dobra, to wracam. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt skomplikowany ten labirynt, bo trochę bym był smutny. Dobra, to w lewo pójdziemy. O! Co? Co wy tu robicie? Znaleźliście się! Wertes, ja nie umiem jak Wertes mówić. Porwali nas i chcą nas zabić, ale się tu schowaliśmy. A ty kim właściwie jesteś? Jestem Mateusz, dowiedziałem się o waszym zaginięciu z przypadku i postanowiłem was poszukać. Uwielbiam was. Miło nam. Ale teraz lepiej uciekajmy stąd. Tak, tu w ścianie jest guzik, ale nie możemy dosięgnąć do niego. Ty jesteś zgrabniejszy, kliknij go, dobrze? Okej, nie ma sprawy. Dobra. Jest tam guzik? Czekaj. Czy tu... Moment, gdzie jest ten guzik? Bo tu jest ciemno strasznie. Mam na najjaśniejszym. Where is the guzik? Tutaj? Może tutaj gdzieś. Szczerze nie widzę nic. Może tutaj. Albo tutaj. Albo tam. Czekaj. Nie, tu. Czekaj, może ja się tu... O, tu! Jezu, jak tu się wszystko zlewa w ogóle niesamowicie. Jest guzik? Nie! O Boże, co ja sobie narzuciłem? Efekt. O Boże! Czy nie? Czy to tak miało być? Koniec części pierwszej! O matko! Wow, ale tam jeszcze był ten korytarz z tymi notatkami bandziorów w ogóle. Dzięki za przejście mapy. Mam nadzieję, że się podobała. Druga część już budowy. Kurde, dawaj, normalnie. Co tym razem spotka Mateusza? Widzowie, pamiętajcie, zostawcie subka oraz like, jeżeli chcesz drugą część, widzowie, a wy napiszcie w komentarzu. No kurde, ja myślę, że nawet nie ma w ogóle, nie ma możliwości, żebyście nie chcieli, bo ja nawet, kuźwa, bardzo chcę drugą część. Naprawdę niesamowicie fajnie wykonana mapeczka z fabułą i w ogóle, naprawdę kozak. Naprawdę super, super to wszystko było zrobione, świetnie, naprawdę i jaram się niesamowicie, bo bardzo fajna fabułka była. Ja chcę tylko zobaczyć jeszcze jedną rzecz, bo tu jest aż 29 stron. Chcę zobaczyć dalej. Przeszukaj wszystkie pomieszczenia w lochach, będą tam potrzebne rzeczy, pogadaj tak, także z Jaśkiem dowiesz się o nieprzyjemnej sytuacji. Widzicie? Nie zrobiłem tego, co tam miałem w sumie. Przejdź parkour, to było, na parkurze są spawn pointy. To tyle. A, i tutaj dalej tak naprawdę tych stron nie ma, ale jeszcze zobaczymy. Jeśli tu jesteś, to musisz wiedzieć, że bardzo cię lubię. A, dziękuję! Jeszcze easter egga znalazłem, jeszcze jednego. No naprawdę spoko. Jeszcze... Co to jest? Co za dzień? A, tu jest tytuł w ogóle mapki. Spoko. Czemu akurat tutaj? Dobra, moment. Ja bym chciał znaleźć tylko tamto miejsce. Gdzie jest ten parkour, bo ja tutaj jest koniec mapy, ja chcę tam wrócić, tylko bo chcę zobaczyć, co jest w tym korytarzu jeszcze. Moment. To będzie tutaj, dobra, jest tutaj ten domek, bo chcę zobaczyć, co tam jeszcze w tym korytarzu może być, czyli to będzie tutaj i to będzie tutaj na dole, nie? Kurde, naprawdę niesamowicie fajnie wygląda to wszystko, nie? Dobra, schodzimy tutaj i zobaczymy sobie tutaj, bo tutaj było chociażby właśnie, o, notatka bandziorów chcę zobaczyć. Jeżeli ktokolwiek to czyta, to niech zrozumie, że LJ oraz Wertes zostaną spaleni żywcem i nigdy nie wrócą na ziemię. Jeśli chcecie ich uratować, koniecznie wejdź przez drzwi po lewej stronie od wejścia. Błahahahaha, okej, czyli no to jest taka, powiedzmy, podpowiedź, żebym tam wszedł. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze będzie ciekawego. Dobra, tu są, a, tu jest już ściana, dobra, czyli to jest taki efekt po prostu zrobiony. Nie, naprawdę... Kozacko to wszystko wygląda i naprawdę dobra, kawał dobrej roboty, naprawdę, muszę przyznać. No myślę, że tutaj nie ma w ogóle wątpliwości, mapka 10 na 10, w ogóle czy tak jak w poprzednim wypadku, mapka naprawdę 20, 30, 50 na 10 i tak dalej, naprawdę poza skalą, bo naprawdę była fajnie zrobiona, bez jakichś, mówię, błędów, fajnie dało się wszystko przejść, być może niektóre elementy, na przykład ludzie pomyślą, że że są niepotrzebne i tak dalej, ale mówię, było też coś ciekawego, nowego, bo nie miałem jeszcze na przykład do tej pory urządzania domu, a było to na przykład część zadania, więc najpierw musiałem posprzątać, potem musiałem gdzieś tam urządzić ten dom, bardzo fajnie to wszystko zrobiłem, naprawdę mi się to niesamowicie podoba i bardzo fajnie mi się oczywiście tą mapeczkę nagrywało, troszeczkę rozwalę, naprawdę ten domek też bardzo kozacko był zrobiony, super wszystko wyglądało, jestem mega zadowolony, że mogłem przejść taką mapkę i mam nadzieję, że wy również cieszycie się z, że tak powiem, tego odcineczka, który mogliście sobie oczywiście obejrzeć. Czekamy na część drugą za jakiś czas, mam nadzieję, zobaczymy, co się będzie działo. Dziękuję wam wszystkim oczywiście serdecznie za oglądanie, miłego dzionka wszystkim oczywiście, przypominam o koszuleczkach, ponieważ są oczywiście już dostępne w sklepie.
Widzimy się w kolejnych odcinkach. 40 minut prawie odcinka, masakra. Do następnego razu, trzymajcie się, hej, hej.